momencie. Idziemy, moi drodzy, do naszych rozważań. Dziś zatrzymujemy się na przedostatnim owocu Ducha Świętego. Jego orędzie jest bardzo świeże, 23 lutego tego roku. Mamy orędzie na temat owocu wszczemięźliwości. Przypominam, Duch Święty udzielił nam całego szeregu wykładów. Praktycznie mówiąc, mamy gotowy podręcznik z dogmatyki pneumatologii. Każdy kleryk ma tu gotowe kilkadziesiąt konferencji, św. Pawła, św. Agnieszki. Duch Święty powiedział w rezwesie konferencji o swoich przymiotach, 7 o darach Ducha Świętego i teraz 12 o owocach. A po tych 12 owocach zaczyna się cykl wprowadzenia wielką przyjaźń z Duchem Świętym. Każdy z Was usłyszy od Ducha Świętego: my naprawdę pasujemy do siebie. Owoc wszczemięźliwości. Moje dziecko, zapisz moje słowa. Jest owoc. Przepraszam, bo tu zupełnie zaległości informatyczne. Boże, nie zrobił notatki wczoraj, które to było kazanie. Data zawsze po latach miło jest patrzeć, ile się ciągnęło dane kazanie, ile się mówiło. Jest owoc, który długo dojrzewa i trzeba wspomagać jego rozwój. To owoc wszczemięźliwości. Definicja, jaką podaje Duch Święty, jest bardzo prosta. Wszczemięźliwość można nazwać milczeniem we wszystkich dziedzinach życia. Wszczemięźliwość można nazwać milczeniem we wszystkich dziedzinach życia. Jest to odwrócenie postawy wszechpanującej konsumpcji. Człowiek obdarzony tym darem powoli uczy się karmić Bogiem, Jego słowem, rezygnując z próbowania doświadczenia i karmienia się światem. Papież Jan Paweł II przygotowywał na to tych wydarzeń. Nie bój się, wypłyń na głębie. A później, kiedyś to połknął, to ci zaproponował: Bóg jest miłością. Korzysta taki człowiek ze świata na tyle, na ile jest to konieczne, ale nie smakuje nic więcej. Dziś na chwilę dyskutowałem z Wami, ukochani młodzi rodzice. Powiedziałem Wam bardzo prostą zasadę. Najlepszą matką wychowania jest bieda. Im więcej dacie dzieciom teraz w przekonaniu, że muszą poznać, będziecie mieli większe krzyże na starość. Uczcie dzieci, tak jak mówi Duch Święty, że nie pozbywamy się świata, korzystamy z świata na tyle, na ile jest to konieczne i na ile nie smakuje w nim, ale nie smakuje w nim więcej. Bo dobrze wiecie, jak się zasmakuje w poznawaniu świata, podróże po świecie, to już później się, dopóki są pieniądze, to się jeździ we wszerwy.
to jeszcze to poznam, będę miał lepszą osobowość, większe poznanie, będę rozumiał cały świat i tak z nie zwiedzisz. Nie ma szans. Od naszych rycerzy kapitanów słyszałem koło Antarktydy są fale na 20 metrów wysokie. Jak chcesz zobaczyć, jedź. Szczęśliwość dotyczy wszystkich sfer ludzkiej egzystencji. Nie tylko spożywania pokarmów i napojów, ale i również rezygnacji z przyjemności i z rozrywek, jakie daje świat. Dzieci, ja już jestem w epoce kamienia łupanego. To ostatnio rozmawiam z ruinami zgrzewieni. Dzieci, jak żebym poznał, jak żyje młodzież, przychodzi piątek po szkole czy po robocie, co robią? Najmują busa, składają się, kierowcę najmują, jadą do Przytkowic czy innych dyskotek, Nowego Targu, rozumiecie? Kierowca na nich czeka, później chłopcy próbują wsiąść do auta, do samochodu, no i za kilka lat rodzice się przekonają, kogo mają. Rozumiecie? Najmują se busa i kierowcę. Rodzic nie jest w stanie nic zrobić. Bez rady. Jesteśmy wszyscy trupami. Nie było w naszym życiu, moi drodzy, cnoty wszczemięźliwości. Nie tylko rezygnacja z pokarmów i napojów, ale przyjemności i rozrywek. Wyciszenie umysłu prowadzi do wyciszenia serca. Dlatego dla uzyskania tego owocu wskazana jest świadoma współpraca człowieka przez ćwiczenie się w umiarkowaniu we wszystkim. Wzrok, dotyk, pragnienie, jedzenie, radio, telewizja, ubieranie. Nie mogę pojąć polskiej biedy. Mamy po 40 par butów, ciuchy jednorazowego używania, szafy przepełnione. Moda nas tak pochłonęła, że dana bluzeczka wytrzyma pół roku, to jest sukces. To jest sukces. Jak wspomniałem, nie dotyczy to tylko konsumpcji, ale różnych zażyłych stosunków z ludźmi, lektur, pracy, rozmów i zdobywania wiedzy. Czyli zdobywanie wiedzy też jest chorobą. Ci, co mają profesorów, wykładowców w swoim domu za ojców, czy za matki, czy dziadków, to perfekcyjnie wiedzą, jaka jest to choroba dzieci. Zawsze rodzi się w człowiekowi małość wiedzy. Jeszcze system punkcyjny, etc. spowodował, że dzieci bez przerwy trzeba gonić, bo są normy. W każdej branży jest jak za komuny. Kto da więcej za pstrowskiego ryzy? Więc przypominam, co Pan Jezus mówił. Że ćwiczenie się w umiarkowaniu to nie tylko konsumpcja. To również zażyłe stosunki z ludźmi. Przecież mamy tak układa naszych przyjaźni, bytowania, są takie osoby, które by byli cały czas. Lektur,
pracy, wypoczynku, rozmów, zdobywania wiedzy. We wszystkim należy zachować umiar zgodnie z powołaniem. Tam, gdzie nie ma umiaru, jawi się alkoholizm, seksoholizm, pracoholizm, internoholizm, filmoholizm, to tam po nazywacie. To każdy nas dobrze wie, w co chodzi. Dar mądrości i dar umiejętności dają człowiekowi możliwość zbudowania dystansu do spraw tego świata, zarówno dobrych, jak i złych. Ustawienie się w pobożności ponad obowiązki rodzinne, małżeńskie, ojcowskie, rodzicielskie, tylko dobre, powoduje, że zachowujecie nagrodę zwaną dewocja. Dlatego Bóg mówi precyzyjnie: dar mądrości Bożej, dar umiejętności dają człowiekowi możliwość zbudowania dystansu do tego świata, zarówno dobrych spraw, jak i złych. We wszystkim można przeholować. Miłość mamy może być najopiekuńsza. Gdzie tutaj miał 18 lat, dalej jest przy piersi mamy i pod spódnicą mamy. Drama. Później daj takiego syna jakiejś żonie. Lepiej cię sprzążyć, mówię do kobiety. Mieć takiego synka maminego. Ty go nigdy nie dogrzejesz w kategoriach mamy. W niczym. W gotowaniu, w pieczeniu, w niczym. Będzie to mówił cały czas, nie ma jak mamy. A ma być, nie ma jak u żony. To się wkowali. Brakuje umiaru. Rodzic nie ma umiaru w dominacji nad dzieckiem, chce wszystko nad nim przejąć. W pewnym momencie trzeba powiedzieć, budowaj ile tu i puścić, na ile możesz od A do Z to kontrolować. O, nawet tu Pan, nie łączyłem z tym zdaniem, a Duch Święty Duch wszystko to jakby streszcza. Zbyt zażyłe stosunki z rodziną prowadzą do ograniczenia woli Bożej. Osłabiają pragnienie świata Boga i Jego spraw. Zbyt zażyłe stosunki z przyjaciółmi uniemożliwia nawiązanie ponadludzkiej i nadprzyrodzonej więzi z Bogiem. Kto chce wejść w życie nadprzyrodzone, dzieci musi być samotnikiem. Nie da się z koleżankami czy z kolegami wchodzić w przestrzeń Boga dzieci. To musicie być samotnicy, dzieci. To są fenomenalne zdania. Musi wciąż istnieć sfera dostępu tylko Bogu, gdzie nie ma dostępu żaden człowiek. Bóg nas do tych myśli Ducha Świętego wychowywał przez tamte orędzia, mówił o swojej zazdrości. Zazdrosna miłość Pana tego do Pana. Nie możesz dzielić, że 90% dla mnie, a masz 10% dla Ciebie. Wszystko. Wszystko moje. Nie da się dwom Panom służyć. I tu jest piorunujące zdanie. Szukanie oparcia w ludziach jest dowodem niedojrzałości duchowej. Nawet przewodnik twój duchowy, kierownik duchowy nie może tobą kierować,
Jeśli ty do niego ze wszystkim gonisz, o wszystko się pytasz i na jego, jesteś nie dość szaleńczowo. Szukanie oparcia w ludziach jest dowodem niedojrzałości duchowej. Wy się musicie nauczyć rozmowy z Bogiem i przy wejściu w Nim nauczyć się podejmować decyzje. Duch Święty mówi dalej, człowiek opanowany przez Boga, obdarzony darem szczemięźliwości, wspiera się na Bogu, liczy na Niego, obdarzając Go pełnym zaufaniem. Prowadząc nas przez orędzia w jednym z dialogów, Pan Bóg mówi, niektóre pytania wasze mnie drażnią, bo nie ma wątpliwości. Możesz się pytać jak małe dziecko. Ktoś z zewnątrz słucha tego i mówi durne pytanie, bo takie proste. Ja szanuję takie pytanie i dam odpowiedź. Natomiast gdzie nie ma ufności, nie pytaj się. Drażysz mnie. Liczy na Boga i obdarza Boga pełnym zaufaniem. Ogranicza wszelki rodzaj własnych pragnień i potrzeb, aby więcej żyć przyszłą chwałą. Używanie tego świata prowadzi do zguby duszy. Przemyśliwość jest inwestycją w wieczność, budowaniem skarbca w niebie. Przemyśliwość ludzi i ich ciekawości nazywana jest powściągliwością dzieci. Nieprawdopodobnie. Jak się tak dokładnie wejdzie w nasze orędzia, to można spokojnie zrobić podręcznik teologii moralnej. Wszczemięźliwość wobec ludzi i ich ciekawości nazywa się powściągliwością. Kto jej nie zachowuje, szybko popada w błąd prowadzenia czczych rozmów i rozwadniania darów Bożych przez mówienie, chwalenie się, ciekawość i pychę. Ogromne są to wrogi. Radzę wam jeszcze przegryźć, przybyć Ducha Świętego raz, dary Ducha Świętego, owoce. Są sfery święte, w których spoczywa Bóg. I wchodzi tam w pojedynkę. W nakazaniach często ludziom powtarzałem taką maksymę, że są sprawy, o których się mówi wszystkim. Są sprawy, które się mówi przyjaciołom. Ale w twoim życiu muszą być sprawy, o których się nie mówi nikomu. Pozostaje tylko Bóg. Musicie taką przestrzeń zbudować. Bo inaczej popadniecie w brak powściągliwości, a to poprowadzi was do czczych rozmów, rozwodnia darów Bożych przez mówienie, chwalenie, ciekawość, pychę. Są sfery święte, w których spoczywa Bóg i wchodzi tam w pojedynkę. Jeśli rozda się wszystko ludziom,
cóż pozostanie dla Boga? Teraz wprowadzę też taką zasadę, jak ktoś przyjdzie czasami z jakąś kwestią, będę się pytał, czy powiedziałeś to Bogu? Bo człowiek ci nic nie pomoże. Czy powiedziałeś to Bogu? Jeśli nie, no to najpierw iść powiedz to Bogu. A jak do mnie przyjdziesz, będę znowu się pytał, to ci powiem, po co do mnie przychodzisz? Ty Bogu nie wierzysz. Przedstawiłeś sprawę? Wszystko załatwi. W zależności, jaki otrzymujemy stopień łaski, w wymiarze tych talentów, to te wymagania Boga w próbach, cierpienia, w zaufaniu są większe dziedziny. Łatwiej jest funkcjonować tych, co mają mniej talentów. Za dalej trzeba zapłacić. Dlatego Bóg się prosto pyta, no, rozda się wszystko ludziom, cóż pozostanie Bogu? Podstawą otrzymania owoców szczęśliwości jest przyznanie prymatu Bogu we wszystkich dziedzinach życia bez wyjątku. Dziś Mojżesz zauważył, ten błąd Żydów i rozwala tablicę. Brakło im ufności. Jako wychowawca jest rewelacyjny. Wpada, roztopić do wody i wszyscy muszą pić. A oni się bali Mojżesza. Bo oni widzieli jasną twarz. Oni wszystko, dzieci, gdyby Bóg nie dał takiej władzy i mocy, niech ktoś stanie nad brzegiem i uderzy laską, może rozejść się. Dzieci, on taki wymóg mógł postawić. Pijcie, może swoim współbraciom, pijcie swoją zdradę. Kazał im pić wodę z rozpuszczonym księciem. Czyli przyznajcie, moi drodzy, prymat Bogu we wszystkim. I co mówi Duch Święty? Wówczas dar mądrości, a kto, nie przypomnijcie mi, co to jest dar mądrości? Pełnienie woli Bożej. Pełnienie woli Bożej. To nie jakaś wiedza, manualność do dzieci, to jest pełnienie woli Bożej. Bez daru umiejętności znamy, to nie ruszysz daru mądrości, bo to też trzeba umiejętnie wykorzystać. Wówczas dary mądrości i umiejętności mogą się rozwijać i doprowadzić duszę do prawdziwej zażyłości relacji z Bogiem, która sama dystansuje się od świata, utrzymując wciąż przy myśli przy Bogu. Po czym poznasz, że jesteś już na tej drodze. Masz dystans do świata. Nie ciągnie cię na imprezy, na dyskoteki. Na wczasy no, nie masz gdzieś tłumem jechać, bo nie masz potrzeby w ogóle rozebrania się. Ciało, to nie jest zresztą. Nie chcesz w tym w ogóle świecie być. W ogóle świat cię nie ciągnie. Idziesz na wesele do rodziny, idzie zwariować. Huki, wrzaski, jeszcze jak podpiją, drama, no oczu, ogólnie zjeść, uciekać, rozumiecie. Ja już tak prowadzałem wesele, jak byłem godzinka z wami, błagam, wyjdę sobie, postaw się płytę, ja tego nie znoszę. Nie grają, nie grają, bo takie, łamać ze świat wchodziłem i wiecie, już się nie wiem. Wszyscy mówicie, że nie da się, ja się nie da. To w takim razie, jak pobudujecie relacje z Bogiem? Jak nie ma was dystansu do świata.
błogosławię Cię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jutro, moi kochani, ostatni owoc czystości. A później pójdę już w kolejne wielkie też radości Ducha Świętego. Za te łaski Duchowi Świętemu dziękujemy. Wy nawet nie zdajecie sobie sprawy, że od paru lat biorę Ci udział w wykładach dogmatyki, z teologii fundamentalnej, z teologii moralnej. To przesuwał wszystkie moje kazania, a zaliczył wiele przedmiotów na podstawie, że jestem samodzielnym. Zaliczę, przydzielić zaliczę. Traktuję o Bogu Ojcu, o Duchu Świętym, o Panu Jezusie, o Matce Bożej dzieci. To jest wiele, wiele półroczy i to są jeszcze z takiej grubej spółki traktaty już specjalistyczne, nie z kursu magisterskiego dzieci. Tam 20 wykładów, połowę przepadnie i co tam w pół roku, coś tam powie. Mieli mówić, doczytaj to. Jak doczytasz, jak masz źle ustawione pojęcie rozumu, serca i wiary? Dopiero ostatnio na rozmowie zrozumiałem dramat mojego kształcenia. Jest prawdą, że jakiś poziom był, bo nie mogę nie poziomu, ale wszystko było nacisk na rozum. A nic nie było na zgięcie kolan, otwarcie na serce na Boga i wejście troszkę w głębie wiary. Argumentowano, żebyśmy się nie stali tercjarzami, debotami. W związku z tym staliśmy się kim? Księża? No ateistami, nie? Większość księży jest ateista. A co ateistami? Gdyby mieli możliwość znaleźć się materialnie w innych układach, większość z nich by poszła w tango. Dlatego piorunując ze świadectwo kapłana, który nawiedził nas przedwczorem, dojrze się mówi, nawróciłem przez kontakt z wami, ja się codziennie nawracam. Więc dzieci, nie ratio et fides, fides et ratio. Wiara i rozum. Wszystko inaczej doprowadzi was do pychy i do ateizmu.